Starałam się być jurorem przede wszystkim sprawiedliwym, takim, któremu nic nie umknie i takim, który każdemu uczestnikowi poświęci czas i da szansę, próbując odkryć potencjał, który ten człowiek ma w sobie. Byłam także, mam nadzieję, i bo taka też jestem gdzieś tam z natury, jurorem wymagającym, bo wymagający jest rynek i wymagający są klienci. Chciałam, żeby uczestnicy programu to poczuli, odczuli, żeby się do tego po prostu przygotowali, bo w realnym życiu to jest codzienność. Myślisz, że... Jurorem, który czerpał ogromną przyjemność z tego, że był w tym programie i gdzieś tam mnie to też bardzo mocno budowało i cieszyło, że mamy tylu zdolnych, wspaniałych ludzi z osobowością, ale też zdeterminowanych, ambitnych i gotowych na to, żeby profesjonalnie zaistnieć na rynku modowym. Myślisz, że widzowie pokochają ten show? Mam taką nadzieję, bo jest prawdziwy. Rzeczywiście pokazuje, czym jest moda, bo moda to nie tylko okładki, pokazy i cały ten blik. To ciężka praca każdego dnia, rywalizacja, proces twórczy, ale też sprzedaż, o której trzeba myśleć, komunikacja, prezentacja, klient. Z tym wszystkim trzeba się borykać i rzeczywiście to możemy zobaczyć. Ale jednocześnie to program o polskiej modzie, który mam nadzieję pokaże, że jest rzeczywiście świetna, nowatorska, dobrej jakości i świeża.